Do wyjątkowych, a zarazem oryginalnych miejsc na terenie gminy Kolbudy należy Muzeum Przedmiotów Codziennego Użytku z regionu kaszubskiego i gdańskiego XIX i XX wieku. Jego założycielem, a zarazem kustoszem jest pan Szczepan Czerwiński, który zgodził się być przewodnikiem i opowiedzieć o zebranych przez siebie eksponatach młodzieży z koła dziennikarskiego telewizji Kolbudy. Muszę najpierw oznajmić, że ja nie zawodowo zbieram, amatorsko. I do czego? Moja babcia kiedyś lubiała takie rzeczy tego i ona mnie to przekazała. Ja ją posłuchałem i ona powiedziała, pamiętaj o tym, synu, jeżeli cośkolwiek starszego, podnieś to. To będzie stanowiło kiedyś pewną wartość. I ja tak poczyniałem. No to, co babcia mi powiedziała, ja to sobie zapamiętałem. No i tak zbierałem i to muszę wam państwu powiedzieć, że ja to zbieram już jakieś, bo ja wiem, 40-50 lat. No już teraz liczę 83 lata, to dosłownie 50-60 lat, co ja rozpocząłem się bawić z tymi starymi przedmiotami. Panie Szczepanie, zatem poprosimy o to, żeby pan oprowadził nas, a w zasadzie młodzież, po tym swoim muzeum. Ja zostawiam pana z młodzieżą, a wy pytajcie o co tylko chcecie. Dlaczego zaproponował pan rozpoczęcie zwiedzania akurat od tej kapliczki? Bo to miejsce ma dla mnie bardzo wielkie znaczenie. Dlaczego? Pamiętajcie, to jest nieważne, czy to protestant, ewangelik, czy to katolik, wszystko jedno. Tutaj mieszkali, to były tereny wolnego miasta Gdańska przez te 132 lata. I tutaj głównie mieszkali ewangelicy. A u nas katolików, kto jest katolikiem, to my mamy trochę inne pojęcie. My mamy to pojęcie, że to jest Matka Jezusa i ona jest świętą. To ja jak tutaj tego, to moje pierwsze takie było takie wezwanie do mnie, żebym ja tutaj coś na te Górne Pryngowo, na te tereny, tutaj coś, jakieś, no jakieś, jakąś pamiątkę. To między innymi takie to muzeum założyłem sobie prywatne i między innymi pierwszą tą kapliczkę, którą wy widzicie tutaj, tą ja tutaj sprowadziłem. No i w końcu, jak ja tutaj już stawiałem tą kapliczkę, to było pewne zaskoczenie. Było to pewne zaskoczenie dla tych mieszkańców tutaj. Kaflowe piece. I te piece kaflowe mieli, a to zależy, biedny człowiek to miał takie zwykłe piece, ale wtedy już takie państwo, co mieli salony, to mieli na tych piecach takie korony. I u góry na tych piecach były właśnie takie murowane. I to jest pamiątka. Tu jest taka starsza pani, nazywa się pani Zielińska. Dlaczego ja tutaj ten obrazek? Dla mnie jest bardzo ważny. Słuchajcie, jest to kobieta, która nie miała własnych swoich dzieci, a wychowała 9 dzieci, gdzie matka zmarła, dziecko małe zostało, malutkie dziecko. To ona to dziecko wzięła i ona to dziecko wychowywała. To są narty jakieś stare. Proszę? A to są narty, to są wojskowe, to są typowo wojskowe narty były. To są właśnie z ostatniej wojny światowej. Patrzcie, jakie łuski są duże. Tutaj ta duża, długa, pocisk przeciwlotniczy. Bardzo daleko sięgały. Do 30 parę kilometrów. A tam dalej to było z artylerii, z ciężkiej broni. Stare jakieś kamery są, to przynieśli, tak postawili, no ja to tak postawiłem, ja mówię,
po co się ma magnolia? To niech to stoi, jest pomieszczenie na to. Tam ja mam piękne marynarskie łóżko, ojej, jak tam, jak się pięknie, żeby się spali na takim łóżku, jak tu jest, tu się znajduje, to byście naprawdę się dobrze czuli. Czulibyście się tak jak marynarz na okręcie. Jak by pan określił tą salę? Czy to jest jakaś szczególna sala, czy to są pamiątki z różnych dziedzin i z różnych okresów? Ja sądzę, no wiecie co, te dużo, bardzo dużo przedmiotów starych, muzealnych, które już nie istnieją, jak to się mówi, tego, a u mnie one wiszą, patrzcie, piękne te zegary, to nie są muzealne zegary? Niech wszyscy mają takie zegary w domu, prawda? I one są wszystkie na chodzie. Tylko je nakręcić, dzwonią. Tutaj z tych homontów to są z koni. To konie kiedyś ciągnęły w taką. Tu jest tak, niemiecki homont, jest krakowski i jest kielecki. Te przedmioty, co wy tutaj zobaczycie u mnie, to są takie amatorskie. Wiedzieli, że Szczepan Czerwiński zbiera takie stare różnych tego, to przynosili mi. No, miejsce było, to proszę bardzo, powieście. A te żelazka, oho, patrzcie jakie ładne, nie? Tam się węgla nakładło, kurczę, i prasowało się. Patrzcie, te u góry szczególnie. Do ognia się włożyło. Wyciągnęło to żelazko, później gorące żelazko i się prasowało. Widzicie? Tutaj. Patrzcie, jakie piękne, stare, pamiątkowe rzeczy. Tamten mundur jest pana, czy też... Tak, to jest mój mundur. Ochotniczej Straży Pożarnej. I tam jest właśnie krzyż, który ja ostatnio dostałem teraz. Ten krzyż kawalerski. Patrzcie, wóz strażacki, bojowy. Widzicie? Tutaj mój przede mną pan boksarz też w kolbudach. Tutaj jak jest, jak zwiedza, biskup. Z Zygmuntem Pawłowiczem. Pawłowicz. W tym czasie tutaj, jak widzicie, to ja byłem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, ale jednocześnie byłem wójtem gminy. Miałem zastępczynię pani Andrzejczykowa, to już nie żyje, to ona była kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ja byłem kierownikiem, ona była moim zastępcą. Obejrzeliśmy eksponaty, które wydaje się, że można znaleźć na niejednym strychu, ale jednak zebrać je i wyeksponować, to jest pewnego rodzaju sztuka. Powiedzcie, co was zainteresowało w czasie, czy było coś takiego, co zainteresowało was podczas tej naszej krótkiej wędrówki u pana Szczepana Czerwińskiego? Nie można wybrać jednej rzeczy, bo na pewno dużo się dowiedzieliśmy z tej wyprawy. Czy pamiętacie któryś ze sprzętów w waszych domach? Tylko ten telewizor. Telefony. Żelazko. Tak? Mhm. Radio stare. Mój tata. Czyli zobaczcie, można się też nauczyć z takiej wizyty tego, że warto otoczyć szacunkiem te sprzęty, które posiadamy, bo może kiedyś staną się cennymi przedmiotami muzealnymi. A jakie przesłanie pan dałby młodzieży? Ja w każdym razie zwracam się z prośbą do młodzieży, która dzisiaj tutaj jest, żeby szczególną uwagę zwróciła na to, co tu jest, co się znajduje i jaką opieką trzeba to zatroszczyć się. Jaką opieką trzeba zatroszczyć, żeby to jednak jeszcze nie tylko wy, ale jeszcze po was będzie, wasza młodzież, żeby oni wiedzieli, że takie coś było, że takie coś jest.